poszukiwaniu kryjówek gwiazd trafiliśmy na Pojezierze Brodnickie, gdzie w malowniczej scenerii wypoczywa Magda Gessler. Cześć! A wy tu? Skąd? Witaj. No my trafiliśmy twoją kryjówkę. Szkoda. A to kto? Mój mąż. Bardzo zawsze miło. Go chowam w kryjówkach. To jest twój drugi dom? Czuję się jak w domu. Czuję się jak w domu, bo też jest to bardzo ciche miejsce, nie nadskakują, nie latają za tobą. W takiej scenerii z łatwością można cieszyć się urokami krajobrazów i zapomnieć o obowiązkach. A powiedz tak szczerze, łatwo jest się oderwać od pracy tutaj? Czy zaglądasz do kuchni? Wiesz, staram się nie zaglądać, bo ciągle się mądrzę. A wiesz, znaczy, że... To jest miłe, wiesz, że wreszcie ja nie muszę o tym myśleć, że ktoś za mnie myśli. A wiesz, że kucharz najprawdopodobniej umiera ze strachu tutaj? Wiesz co, starałam się o tym nie wiedzieć. Mimo wszystko trudno oprzeć się pokusie zajrzenia do kuchni. Fajnie pachnie. Chociaż na chwilę. Jak wygląda wasz rozkład dnia? Pobudka, gimnastyka? Nie, nie mamy planu dnia. Czyli robicie dokładnie to, na co macie ochotę? Dokładnie tak. A na dzisiaj jaki plan? Tajemnica. To nie koniec tajemnic. Magda przygotowała dla nas niespodziankę na jeziorze. Łamki ubałce, pieczywo, pieczywo kryczone. Z czym? Jest tam, z oliwkami, z orzechami. A teraz sobie wyobraź, zapraszam cię na kiełbasę. No Magda Gessler zaprasza na kiełbasę. A twoje smaki lata, Magda? Moje smaki lata to młode ziemniaki, koper, kurki, siodłe mleko, chłodnik, botwina. Ogóreczka może? Ogóreczki małosalne na przykład. Ogóreczki małosalne. Życisz? Bardzo proszę. No, dziękuję. Restauratorka zaskoczyła nas smacznym obiadem na tratwie, a my ją urodzinowym prezentem. Magda, wiemy, że obchodzisz urodziny od całej redakcji. Bardzo mi miło. Dzień dobry, wakacje. Najlepsze życzenia. Ja ty od redakcji, a od męża. Ojej. Kochanie. Od pierwszych chwil wiedziałaś, że to jest ten mężczyzna? Tak, zawsze wiedziałam, że będzie moim mężem. Od 30 lat. On też to wiedział. Nie wiedziałam do momentu, kiedy mi nie powiedziałeś, że masz ból głowy. A to było 3 dni, bo nie. A ja stwierdziłem, że mam leki na to. Nie, no ta tratwa to w ogóle wow. Widzisz? A tutaj jest następna bajka. Rzeczywiście malwy. To jest nasza sypialnia. Tu jest nasza łazienka. Proszę, Wola, jaka panna. Jaka wanna. To jest twoje ulubione miejsce? No tak. Ja tu leżę i dyskutuję z mężem, który leży na łóżku. A tu jest widok na świat i hamę. Ty, ale wejść tu to nie jest najłatwiej. A możecie zdradzić, jak do siebie mówicie, jak jesteście tylko sami? On mówi tak jak nikt. Kiciu. I Magduś. I Magduś. Tak. A on jest Walduś. Kiciu i Magduś. No. Po dniu pełnym wrażeń pora na zasłużony relaks. Magda, fajnie jest? Dziękuję ci, Kasiu, bardzo. My dziękujemy za ten dzień. Jedziemy już, wracamy. Pa, pa. Cześć.